Hej, cześć. I dzisiaj przygotowałem dla Was tłumaczenie tych czterech trailerów, które wyszły do Alexa. Pierwszy będzie dotyczył berserkerów. Przepraszam, że będę czytał to z karteczki, no ale tak będzie szybciej. Po prostu ja sobie nagryzmoliłem tutaj trochę i spróbuję to puścić równo jakby z tym nagraniem. No mam nadzieję, że będzie to dobrze zrozumiałe. To zaczynamy. Wiele lat upłynęło, odkąd u stóp tej góry znaleźliśmy nasz dom. W ruinach Starego Świata znaleźliśmy schronienie i przyszłość dla naszego rodzaju. Jedynie odwadze i sile naszych wojowników możemy zawdzięczać, że nasze miasto opiera się jeszcze wrogowi. Tylko najodważniejsi i najsilniejsi wojownicy przetrwają wojnę z maszynami. Poprzez czary możemy stać się silniejsi i potężniejsi od każdej maszyny, którą wyślą na nas Alpsy. Ale nie tylko czary czynią nas silnymi. One przemieniają jałową ziemię w urodzajne pola i uczynią ziemię znowu kwitnącą planetą. My jesteśmy wspólnotą wojowników i magii. My, berserkerzy. No dobra, i teraz zapraszam Was na frakcję wygnańców. Dobrze, i zapraszam Was na drugi fragment. Tą frakcję nazwałem wygnańcami. Myślę, że dla nich to jest dobre określenie. Zobaczymy, jak w oryginale będą się oni nazywali. To zaczynamy. Pustynia Tawaru. Piekło południa. W żarze i pocie w palącym pustynnym słońcu zbudowaliśmy nasze miasto. Wśród nas, wygnańców, każdy jest swoim własnym bliźnim i każdy bierze, co chce. Nasze wyprawy łupieżce są równie legendarne, co nasze nocne życie. Kto nie wychodzi na swoje, albo jest zbyt słaby, albo już martwy. W świecie, gdzie na każdym kroku czyha śmierć, nie ma reguły. Rządzi prawo silniejszego. Jedynym przyjacielem jest gnat i kilka granatów oraz dobre plecy. Z dobrą bronią palną pokonaliśmy każdego, kto się zbliżył. Nie kłaniamy się przed nikim, ani przed wrogami, ani przed Bogiem. Jeśli chcesz wolności, jeśli chcesz poczuć smak sukcesu, dołącz do nas, wygnańców. Dobrze, i została nam trzecia frakcja. Trzecią frakcją będą klerycy. I już szukam. No i teraz będzie trzecia frakcja kleryków. Ignadon, ognista ziemia Magalanu. Blisko krateru, gdzie niegdyś uderzył meteoryt. Na gorących, szorstkich skałach zbudowaliśmy nasze twierdze, a na popiołach starej cywilizacji zbudowaliśmy naszą wspólnotę. Ludzkość jest podzielona i zatopiona w chaosie. Podczas gdy wygnańcy szukają zdobyczy, a berserkerzy grzebią w śmieciach, my walczymy o nowy porządek, wolny od mutacji i uzależnienia, które na ludzi sprowadził Elex. Przyjdź do ostoi czystości, aby przyjąć błogosławieństwo od kleryków. Meteor to tylko pierwszy krok, aby obmyć ziemię z zalegającego brudu. Każdy, kto szerzy i rozpowszechnia nieczystne ideologie, będzie przez nas prześladowany i znajdzie koniec w naszym ogniu. Postępuj zgodnie z naszymi zasadami, służ naszemu Bogowi. To my mamy technologię, broń i potrzebujemy Ciebie, aby ogniem oczyścić ziemię. My, klerycy. Uf, no to było szybkie. Parę razy się tam zająkałem, no ale mam nadzieję, że to da Wam jakiś wgląd w te frakcje. No i wreszcie czwarta. Czwarta, moi drodzy, to są Alby. Nie wiem, Alptraum to jest... Może to stąd pochodzi ta nazwa, bo Alptraum to jest taki koszmar, czyli jakby... No, może to jest właśnie zapożyczone z tego słowa. Zobaczymy. Dobra, i wreszcie trzecia, czwarta, czwarty trailer, czwarta frakcja, frakcja Albów.
Nazwa, moim zdaniem, to pochodzi chyba ze słowa Albtraum, czyli koszmar. Być może stąd jest wzięta, no tego nie jestem pewny. No ale posłuchajmy, co na ten temat mówi nam trailer. Xarkor, morze lodu na północy. I gdzieś tam w tych górach przed wieloma laty zostały podłożone podwaliny pod systematyczną likwidację wolnych ludzi. Czyha tam śmierć. Obecność albów jest widoczna w każdym zakątku świata, gdzie żyją jeszcze wolni ludzie. Pomniki planowanego wyniszczenia ludzkości w drodze do jedynej słusznej idei, którą alby znają. Elex. Jest to źródło ich siły, a niegdyś część społeczności kleryków. Obecnie poprzez swoją niepohamowaną konsumpcję eleksu całkiem stracili swoje człowieczeństwo. Żołnierze pozbawieni uczuć, racjonalni i wysoce zaawansowani technicznie. Maszyny bez litości z tylko jednym celem – osiągnąć następny poziom ewolucji. W tym celu użyją każdego środka, polują na nas, zabijają, zabierają swoje kontenery, konwertery, gdzie pozyskują z nas Elex. Teraz nadszedł czas odpłaty. Staw opór zagrożeniu z północy. Staw opór Albom. No dobrze. No słuchajcie, jak to wyszło? Pewnie wyszło trochę niezgrabnie, no ale nie będę nagrywał tego drugi raz, bo to jest taka informacja, o co chodzi właśnie w tych trailerach. Mam nadzieję, że się to wam przyda. No, zrobiłem to dla was. Dzięki, na razie.